Czy wśród tych rzeczy znajdujemy też sieciówkowe produkty, czy, bo ja często widzę no, markowe rzeczy, Givenchy, Saint Laurent, no często, powiedz, dlaczego tak jest? W mojej szafie, nie wiem, też są spoko, ale na przykład u mnie w połowie szafy znajdziesz moją ukochaną markę polską, to jest Reserved, którzy teraz zrobili w ogóle genialną kolekcję moim zdaniem, a co jest najgenialszego, najbardziej genialnego w tym wszystkim, to że to są normalne pieniądze, nie płacisz jakichś tryliardów za te rzeczy, to wszystko fajnie wygląda i jeszcze co mnie kręci w tym, że to jest polskie, bo jakoś fajnie masz świadomość, że... Lubisz wspierać polskie produkty, marki. Wiesz co, w ogóle z tym Reserved jest bardzo śmieszna historia, okazuje się, że oni mają super projekty i tak dalej. Co się okazało w międzyczasie, że zaczął projektować dla nich chłopak, który mieszkał w Australii i ja chodziłem w jego rzeczach, jak miał swoją firmę w Australii. I teraz się okazuje, że mieszka w Polsce i projektuje dla Reserved. A że jest super projektantem, no jakoś też się no to chcesz wspierać. No oczywiście, że chcę, ale po drugie dlatego, że one są fajne, więc ja nie mam problemu z tym, że to są sieciówki i tak dalej. A z tymi droższymi markami, no to jest tak, podejrzewam, że zawsze jest trochę snobizmu w tym. Po drugie jest coś takiego, że wiesz, że nie wszyscy to będą mieli, ale nie dlatego, że nie każdego jest gdzieś tam na to stać i tak dalej, tylko czasami chcesz mieć coś unikatowego. I te linie są mniejsze, tam jest kilka sztuk na świat i tak dalej. I czasami jest fajnie mieć coś swoje, tylko że ja też wychodzę z takiego założenia, żeby nie przepłacać, więc ja sobie z podróży po świecie przywożę takie rzeczy, które są tam oryginalne, a u nas nie do kupienia. I dużo tańsze.